Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, kochani, jest paczka niespodzianka. Zazwyczaj w sobotę nie ma paczek niespodzianek, ale dzisiaj jest sytuacja podbramkowa, ponieważ kolega Damian nam wysłał paczkę, w której są ptaszniki, między innymi z tego, co tutaj czuję i trochę potrząsałem. Myślę, że coś jeszcze tu będzie. I tak naprawdę nie wiem nic na ten temat. Nie wiem, co to są za pająki, nie wiem, jakiej są ilości, więc nie przedłużajmy tego wstępu i odpakujmy ten karton, bo jestem totalnie ciekawy. Naprawdę. Zobaczymy, co tutaj nam się skrywa. Nie wiem, czy się zawartość nie wysypie, jak tak wam otworzę, ale spróbujmy. O, coś wypadło już. I co widzicie? Kartka. O, mamy liścik. W związku z tym przeczytajmy go. Siema zając, na imię mi Damian, na forum bardziej znany jako Hana. I żeby tradycji stało się zadość, przesyłam również ten oto list. Pająki, które wysłałem, są to moje nadwyżki hodowlane lub gratisy, na które po prostu nie mam czasu ani miejsca, a na twoich naprawdę profesjonalnych nagraniach na pewno zabłyszczą. Może to nie rarytasy, ale dla mnie każdy ptasznik to cudo stworzone przez naturę, dlatego od dawna jest to moje hobby, które działa na mnie jak narkotyk, a ty jesteś bez dwóch zdań tak zajawiony jak ja. Przesyłam również kątnika, bo moja skromna hodowla mieści się w piwnicy i jednego mniej to po prostu mniej sprzątania pajęczyn w pomieszczeniu. Teraz życzę miłego rozpakowywania i mam nadzieję, że choć trochę wzbogacą twoją zacną hodowlę pajęczaków lub przeznaczysz je na inne fajne cele. PS. Bez smarowania mogę powiedzieć, że ogląda się twoje filmiki prawie tak dobrze jak niegdyś Tarantula Guy 1976. Wielka szkoda, że gość skończył karierę youtubera ptasznikowego. Mówię to z premedytacją, bo robisz to, co ja na co dzień, a i tak oglądam z wielką ciekawością. I ostatnią rzeczą, której ci troszkę zazdroszczę, to instynkt do tworzenia pięknych skrawków natury w terrarium bez większego wysiłku, który mi niestety brak. Pozdrawienia, Damian Hana. No, dzięki Damian, powiem ci, że liścik jest taki całkiem, bym powiedział, obszerny i fajny. Dzięki zatem za niego. Sprawdźmy, co tutaj się ukrywa. Ło, co tam się dzieje, kochani, ale dobrze, matchboxy. Tu są... A, dobra, obstawiam, że w tym pakunku będą nasze pająki. O, Damian, co ty mi tu nawysyłałeś? Najlepiej. Ło. Dobra, słuchajcie, wysypię to. O, nieźle! Najlepiej! No więc co my tu widzimy na pierwszy rzut oka? Mam fantastyczne sosierki. Dzięki, bo no, to jest towar, który zawsze się przydaje. Takie sosierki, więc naprawdę wypas. Dalej mam w cholerę matchboxów. Cieszę się z nich tak samo jak z tamtych pojemników. No genialnie, opatrzcie, mamy jeszcze inne matchboxy. A to wiecie co, żeby nie robić sobie większego syfu, to ja po prostu pojemniki z powrotem rzucę do kartonu. Co my tu jeszcze mamy? Dostałem pensety plastikowe. Nigdy się takimi nie obsługiwałem. Chętnie zobaczę, jak to w ogóle wygląda. Aha, no powiem wam, zwykła plastikowa pensetka. Dzięki. Przydadzą się, a jakże? Co kolejne, kochani? Dwa naprawdę ładne korzenie. To trzeba przyznać, że i jeden, i drugi jest fantastyczny. Widać, że one u jakichś pajączków już sobie leżały. Ładne korzenie. Orzechy kokosowe. No, orzechów już mam strasznie dużo, także powoli nie wiem, co z nimi robić. O, patrzcie, dostałem jeszcze chińskie pałeczki. Tutaj są dwie kosteczki. I nawet na jednej jest gratis napisane. No, myślę, że nie trzeba się domyślać, co jest w środku. Tutaj struktura przypomina mi sprasowany chips kokosowy. I tak właśnie jest. Tutaj mamy chips kokosowy sprasowany. A tu... O, to się zgięło. A druga kostka to również jest chips kokosowy. Dzięki, Damian, bo akurat 3 dni temu mi się skończył chips kokosowy, więc strzeliłeś się w sam raz w moje potrzeby. No i dobra, teraz najważniejsze. Zobaczmy, co się ukrywa w tych oto 4 pakunkach. Generalnie, słuchajcie, ja też raczej nie mam zwyczaju hodować ptaszników, których na przykład nie chcę hodować z jakiegoś względu, bo powiedzmy są nudne, albo jeśli są jakieś powtórki, no to powtórek też nie hoduje siłą rzeczy, więc myślę, że jeśli mi tutaj te podarowane pająki nie siądą, albo właśnie będą jakieś powtórki, to myślę, że sobie zrobimy jakiś konkursik. Oczywiście samiec Brachypelma albiceps cały czas czeka na to, żebym ten konkurs wymyślił, więc być może właśnie rozpakowuję nową pulę nagród. No, pojemniczków trochę jest. Będzie co oglądać, coś czuję. Dobra, z grubsza rozpakowane. To wiecie co? Może teraz zmienimy sobie kadr, bo już będziemy je otwierać z bliska. Mamy tutaj 7 pakunków, więc zacznijmy od największego, no bo wiadomo, że każdego interesuje to, co jest w największym pakunku, a przynajmniej mnie.
O, słuchajcie, jest Hysterokrates gigas, tylko że nie wiadomo, czy to samiec, czy samica. Damian mi mówił, że parę wylinek temu wyszło, że samica, a teraz wyszło, że samiec. Może zaraz sobie go wypuścimy i zobaczymy. Kolejny pojemniczek. O, słuchajcie, dostałem Euathlus pulcherrima classi. Tylko nie wiem, jak tą rodzinę się czyta, czy to jest Euathlus, czy Euathlus. W każdym razie super, jaram się, bo jeszcze go nie miałem, więc totalnie się jaram. No i z tego, co widzę, to jakiś ultra mały, to szkrab nie jest. Zaraz zobaczymy, dzięki. Kolejne, moi drodzy, opakowanie zawierające ptasznika. Pokażę nam, że w środku mamy co? Poe Miranda i to naprawdę jest świetnie. Kolejne mamy Violacea opes. Wow, ale ekstra. Bez płci, więc nie wiemy. Genialnie. O, genialnie. Ale się jaram. Ale super. O, jest tam wiolka, no świetnie, to jest wypas nowina, bardzo mnie cieszy ona. Zaraz jej zrobimy jakiś pojemniczek. No, powiem wam, że naprawdę ciekawe gatunki tutaj mamy. Wow, kolejna jest paczuszka Eppendorfów. No więc kochani, w Eppendorfach też nudno nie jest. Mamy tutaj Burnipes L5, ja mam taką jedną, model 1 hoduję, to myślę, że będzie L4, tak patrząc się na tą. Fajnie, ją sobie zostawię, bo nie wiem, czy moja to samiec, czy samica. Dzięki. Dalej mamy Psalmopeus Reduncus L3, też żywy. On pójdzie na konkurs, bo mam Reduncusa już dorosłą samicę. Tutaj mam dwa Eppendorfy oznaczone jedynkami. Są w nich mikropajączki. Niestety, słuchajcie, nie mam pojęcia, co to za pajączki. Będę musiał dopytać. Kolejne mamy Tapina Eugenius Violaceus L1. Ja też już mam samiczkę, więc no nie będę chciał sobie jej zostawić. O, a tutaj jest Psalmopeus Irminia L3. Zostały nam, słuchajcie, jeszcze dwa pojemniczki. W jednym powinien być kątnik, z tego co mi wiadomo, co wyczytałem w liście. O, dobra, tu jest kątnik. Jak kątnik się czuje? Sprawdźmy. No, taki podrośnięty, powiem wam. Dobra, na razie go zostawiam. Z tym, że no, słuchajcie, kątnika będę wypuszczał zaraz. Nagram, jak go wypuszczam przed blog. Bo mam już jednego kątnika, więc no, to jakby kompletnie nie ma sensu. A tutaj mamy co? Neoholotele Incei. Przy pakowaniu błysnęło mi pipcią, ale nie 100%. Spoko, bardzo fajnie. To tego Inceiaka sobie dorzucimy, słuchajcie, do moich pozostałych dwóch Incei, które są goldami. Ten goldem nie jest. Dobra, ja przygotuję pojemniczki na to wszystko i się widzimy w kolejnym kadrze. Dobra, kochani, mniej więcej przygotowałem nowe pojemniki i mamy tak, od prawej przejściowe na Gigasa. Dalej będzie dla naszej Violaceae opes już takie dość ładniejsze terrarium. Kolejne będzie Incei, którego sobie wrzucimy do moich pozostałych dwóch Incei. To będzie przejściowy pojemnik na samca Poe Miranda, bo jeszcze nie patrzyłem, nie wiem, czy to jest dorosły samiec, czy to jest niedorosły samiec. Jeśli jest dorosły, to świetnie, ponieważ ja tutaj mam dorosłą samicę i ostatnio ona siedziała z samcem, samiec umarł ze starości, więc bardzo chętnie wrzucę jeszcze jednego. To będzie pojemnik na Pulcherrima classi, a tutaj mamy małe brzdące, one pójdą do kliszówek i wiecie, jak zrobimy? Zrobimy tak, że ja teraz szybko je przełożę, bo nie sądzę, że tutaj będzie co pokazywać przy tych malcach, raczej się skupimy na tych rzeczach, więc biorę się do roboty. Potem na strefie makro pokażę wam jeszcze tą Kochiana Brunnipes, bo ona jest naprawdę prześliczna i będzie przed wylinką, to sobie jeszcze ją nagramy, a tymczasem trzeba się zająć większymi sztukami. Idźmy od prawej tak naprawdę. Myślę, że tak będzie najrozsądniej. Czyli najpierw, kochani, mamy tutaj Nieseksa Hysterokrates Gigas. Zobaczymy, czy on będzie bardzo chciał szaleć, czy nie. Przejściowy pojemnik posłuży mu jedną wylinkę i jak wylinieje, to ja wtedy sprawdzę płeć i będę wiedział, co z nim dalej robić. Hysterokrates SP Gigas pochodzi z Afryki. No, jak wiemy, afrykańskie ptaszniki raczej do łagodnych nie należą. Tutaj jest nie inaczej. Zwróćcie uwagę na jego tylne odnóże, po prostu jest ogromne. Hysterokratesy to są koparki, tak potocznie się je nazywa. Ogólnie wszystkie podziemne pająki nazywa się potocznie koparkami. No i dobra, jakoś trzeba go stąd wyjąć, nie wiem, jak to zrobić. Też nie wiem, jak bardzo on jest rozdrażniony po wysyłce, po podróży. No ale dobra, zróbmy sobie tak, teraz tak. No jest wściekły, bardzo, że wam pokażę. No, zejdź sobie tak. Może to się uda, słuchajcie. No, już ci niewiele brakuje, ziomuś. No dawaj. No już niedługo. No, uda ci się. No uda ci się, no. A, witaj, ale jesteś pięknym ptasznikiem. Jak widzimy, jest strasznie masywny. No te tylne odnóża to już w ogóle jest totalnie.
Dodatkowo jest zdenerwowany, no ale to nie ma się mu co dziwić, że biedak nie wie, co ze sobą zrobić, więc nie będziemy go stresować, bez sensu. Jeszcze skorzystam z okazji, że nie ucieka. No bardzo fajny jesteś, Gigas, bardzo fajny. Jeśli to jest samiec, to mu brakuje na oko wylinkę jeszcze, więc w sumie szybko się o tym przekonam, czy to samiec, czy to nie samiec. Lecimy dalej. Kolejna będzie Lampropelma violacea opes. Przygotowałem jej tak na szybko małą kosteczkę. Mam nadzieję, że ona będzie rozmiarowo dla niej w sam raz, bo w sumie nie wiem, jak ona jest duża, bo jeszcze nie patrzyłem. Zróbmy to. Słuchajcie, violacea opesy to są pająki, które nie dość, że się teleportują, to jeszcze co gorsza, one jak skaczą, to się zwijają w kłębek, lądują zwinięte i potem takie zwinięte się jeszcze turlają chwilę, a potem nawet się nie zdążą zatrzymać, tylko po prostu rozwijają nogi i biegną dalej, więc naprawdę te pająki są dość problematyczne, jeśli chodzi o łapanie. Liczę na to, że nie będzie takiej potrzeby. Dobra, może wiecie co, nie wiem, czy wyjąć ją całą z papierem. O, fajnie to wyszło, patrzcie. Teraz ją przepcham po prostu przez tą tubkę, przez tą tubę papieru. O, wyjęłaś mała. Pokaż nam się, jak piękna jesteś, albo piękny, w sumie tego nie wiemy. No, no proszę, udało się. Wyszedł szkrab. One wraz z wiekiem będą robiły się dopiero naprawdę fioletowe. Teraz mogę przyświecić na nią w ten sposób. I co, widzimy, że jest fiolet? No zaczyna się robić fioletowa. Nie da się ukryć, że rzeczywiście ten kolor zaczyna tutaj występować, więc bardzo fajnie. Dobra, wielkościowo terrarium dla niej jest perfekcyjne, naprawdę. Super się złożyło, że akurat miałem je puste. No i dobra, zostawmy ją, niech ona się zaaklimatyzuje i będziemy nagrywać karmienie. Kolejny będzie, moi drodzy, Neo Holotele Incei. Ja tutaj mam w cudzysłowie grupówkę, bo złożoną z dwóch sztuk, ale te dwie sztuki sobie normalnie tutaj żyją całkiem nieźle. Gdzie jest druga, to nie wiem. Ona co jakiś czas się pokazuje. No, obstawiam, że gdzieś tam jest. Dlaczego miałby jej nie być? No tutaj wylinka. Ale to się, słuchajcie, fajnie składa, bo tutaj mam odmianę Gold, a tutaj jest Classic, więc wsadzimy sobie i przy okazji zobaczymy, jaka jest różnica. O, jak mi tu Alpina chrapie strasznie. Spójrzcie, jaka jest drastyczna różnica w ubarwieniu. O, jak pięknie to teraz widać. U góry mamy Golda, no jest Goldem maksymalnym, a na dole jest Classic. Ja bym nie powiedział, że Classic jest brzydszy, ponieważ Classic jest po prostu inny, prawda? Tutaj widzimy, no ta różnica w ubarwieniu jest drastyczna, karapaks jest całkowicie inny, ale i Classic, i Gold mi się podobają. O, ta biedzinka nie ma nóżki, ale myślę, że sobie tutaj poradzi. A gdzieś tutaj jest jeszcze Gold, który jest, no można powiedzieć, praktycznie wielkości takiej jak ten, więc tylko jeden goldzik jest naprawdę duży. Szukaj swojego gniazda. A ty mu nie rób krzywdy, proszę. Żyjcie sobie w zgodzie i w pokoju. Przyszła pora na samca Pecylotera Miranda. Ja powiem wam, po cichu liczę na to, że ten samiec jest dorosły, ale z drugiej strony, jeśli to jest subadult, to też płakał nie będę. Ważne, że to jest samiec akurat, którego potrzebuję, więc super. No a moi drodzy, temu samcowi to brakuje jeszcze, no ja obstawiam, z trzy wylinki, ale spoko. Ponieważ on mi się tutaj przyda. Ja samicy Pecylotera Miranda nie mam zamiaru się pozbywać, więc fajnie, dzięki za samca Pecylotera Miranda. Przyda się on, a jakże. No i w tym pojemniku tutaj, który mu dałem, mniej więcej jedną wylinkę on sobie poradzi. Teraz jeszcze jest młody i nie jest taki brzydki, jak dorosłe samce bywają, także... Z samcem również się żegnamy. I co nam, kochani, zostało? No tak na dobrą sprawę, to dwa pająki. Tutaj mamy tego Euatchlus pulcherrima classi i słuchajcie, nigdy nie miałem ich, więc nie mam pojęcia, jaki on chce pojemnik, więc na 2-3 dni na razie go po prostu wrzucę do najzwyklejszego pojemnika bez niczego i zobaczę, co on tam sobie ogarnia. No w sam raz, słuchajcie. O, jaki jest ładny. O, ale no jesteś przepiękny, pająku. Dobra, kochani, wobec tego teraz wypuścimy sobie kątnika na zewnątrz, a potem się przepniemy na makro i może wam jeszcze coś tutaj pokażę. Tutaj widziałem sporo kątników, to myślę, że ten bardzo źle nie będzie miał. Poza tym, że po prostu sobie przejechał paręset kilometrów. O, jestem dorodnym kątnikiem z piwnicy. Idź. Jesteś wolna. Dobra, tutaj mamy z bliska tego Euatchlusa.
Taki bym powiedział teraz jest dość pomarańczowo-brązowy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dalszy jego rozwój. Ok, tego chowamy. Tutaj chciałem Wam pokazać tą Kohiana Brunni PS. Strasznie ładna, ale zwróćcie uwagę na jej odwłok, że tak się wyrażę, bardziej dupa świecić już nie może. Obstawiam, że no za max 5 dni ona wylinieje. I jak wylinieje, to również sobie zobaczymy, co tam u niej słychać. Przyjrzyjmy się jeszcze na sam koniec z bliska Neoholotele Incei. No spójrzcie na jej karapak, całkiem ładny, nie? Mi się podoba. Dobra kochani, tak naprawdę to jest tyle. Damian, tobie wielkie dzięki za tą naprawdę porażającą paczuchę. Może nie wszystkie pająki chcę i ich pragnę, ale tutaj 3 sztuki na pewno sobie zostawię i jestem mega z nich zadowolony. No i co, widzimy się w środę. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia i hej!